Chwała Bogu. Chcę mówić na temat bieg po życie. Mamy teraz temat konferencji chrześcijaństwo w czasach ostatecznych i właśnie też chcę o tym mówić. Zacznę z 2 Tymoteusza, 4 rozdział od 7 do 8 wersetu. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. To jest pierwszy fragment, którym chcę się podzielić. I nawet moim takim życzeniem jest, żeby każdy z nas, gdy przyjdzie Jezus, gdy przyjdzie po nas, po swój Kościół, po swój lud, żeby każdy z nas mógł powiedzieć, że dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Żeby, gdy podjęliśmy tą decyzję, aby iść za Panem, żebyśmy się tego trzymali, żebyśmy pamiętali o tym, co nas oczekuje, że co będzie na mecie, gdzie biegniemy. Następny fragment. Efezjan, 1 rozdział. Od 16 do 18 wersetu. Też gdy właśnie czytam listy, szczególnie Pawła, to co teraz przeczytamy, to mnie tak właśnie zachęca. Jak sobie myślę, o co mogę się modlić, o swoich braci, o pastora, o innych, to co w swoich modlitwach przynosić do Boga, o jakie sprawy się modlić. I tu właśnie jest dobry przykład tego. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Dzień, że Paweł się modli o to, abyś wierzący, aby Bóg dał im ducha mądrości, po to, aby poznali Boga, kim On jest, aby oświecił serca, oczy serca naszego i abyśmy wiedzieli, jaka jest nasza nadzieja, dokąd zmierzamy, do której jesteśmy powołani i jakie jest bogactwo chwały. Co to jest? Czym to jest w tym świecie? Żebyśmy wiedzieli, z czego rezygnujemy, a do czego zmierzamy. I czy też zdajemy sobie sprawę, jaki jest nasz cel naszego życia, dokąd zmierzamy. I też takie pytanie, jak oczekujemy przyjścia? Jak oczekujemy Jezusa, który ma przyjść? Czy codziennie o tym myślimy i w modlitwach mówimy, Boże, kiedy przyjdziesz? My czekamy na Ciebie, czy oczekujemy tego może jak jakieś wakacji, czy może jest tak, że bardziej czekamy na wakacje albo jakiś weekend niż na przyjście Boga po nas. I możemy sobie zdać sprawę, gdy tak sobie zadamy to pytanie, czy naszym celem jest Bóg, czy oczekujemy Jego, czy jesteśmy tak zabiegani w tym świecie, że nie pamiętamy o tym. Jeszcze chcę przeczytać z Rzymian, 6 rozdziału, 22 werset. Jaki jest cel naszego życia? Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Widzimy z tego fragmentu, to Biblia, Bóg do nas mówi, że naszym celem życia jest żywot wieczny, życie wieczne z Bogiem. To powinno być nasz cel, to powinno być na pierwszym miejscu. O tym powinniśmy myśleć, powinniśmy tym żyć. Kolejny fragment, 1 Piotra 1,9. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. To jest nasz cel wiary, naszego życia. Ostatnio też na kościele ulicznym rozmawialiśmy razem z takim panem, który gdzieś tam szuka Boga i mówi o tym, że zna Go, że modli się, że czyta Biblię, że też gdy czyta, to
Nie tak, aby przeczytać, że to nie ma sensu mówić, że zastanawia się na tym, wnika, studiuje to słowo. A też pytałem go, jaki ma cel. I mówił, że nie mówił właśnie tego, co tu jest napisane, ale właśnie też tak patrzę, że szukał jakichś takich, mówił, że w życiu ma cel, żeby to coś tam osiągnąć, czegoś się dorobić. I też właśnie po tym można poznać, czy ktoś właśnie już poznał Boga tak dogłębnie, czy już oddał swoje życie naprawdę Bogu i czy Bóg już jest jego celem. I też pytanie, co jest naszym celem w naszym życiu? Kolejny fragment Hebrajczyków 12:1-2. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznawać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Widzimy, tu jest w tych dwóch wersetach pokazane też, jak mamy żyć w tych czasach ostatecznych. Przede wszystkim powinniśmy zrzucić z siebie wszelki ciężar, wszelki grzech, zostawić to, co nas usidla, to, co jest niepotrzebne, to, co nic dobrego nie przynosi, to, co nie ma sensu i biec. Zrzucić to z siebie i zacząć biec za Bogiem. Biec wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Musimy mieć ten cel przed swoimi oczami i biec tam. Musimy uświadomić, gdzie jest nasz cel, gdzie mamy biec. I przede wszystkim w drugim wersecie, patrząc na Jezusa. Patrząc na Jezusa, nie gdzieś na świat, na innych ludzi. Bo też nieraz słyszę, niektórzy mówią, ja nie będę chodził do zboru, bo ten i ten mnie skrzywdził, bo ten to powiedział. Ja tu nie będę chodził, bo mi się nie podobają ludzie. A tak sobie myślę, czy przez takie myślenie możesz sobie tak jakby odebrać tą nagrodę, odebrać, zrezygnować z tego życia wiecznego, patrzysz na ludzi. Przede wszystkim mamy patrzeć na Boga, patrząc na Jezusa. Gdy ktoś patrzy na inną osobę, widzi, że patrząc na kogoś, nie widzisz sensu po to, żeby biec, po to, żeby iść. A gdy patrzymy na Jezusa, to daje nam sił. I teraz mi się przypomina z konferencji w Mikołajkach parę lat temu kazanie brata Marka Ciaka. Opowiadał właśnie o bieganiu, jak biegał. Może nie będę więcej zdradzał, może brat się tym podzieli na swoim kazaniu. Zostawię was z tym, żebyście wytrwale czekali. Hebrajczyków 10:35-39. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują wiarę. Widzimy też tutaj słowa zachęcające do tego, żeby iść, nie porzucać ufności, która ma wielką zapłatę. Myśmy sobie zdali sprawę, jak wielka jest zapłata w niebie. Może sobie nie zdajemy z tego sprawy, jesteśmy po prostu ludźmi i nie możemy sobie tego wyobrazić, jak to jest wielkie. Bowiem wytrwałości wam potrzeba, aby dostąpić tego, co Bóg nam obiecał. Bo to też jest wspaniałe, gdy Bóg nam coś obiecał, On nie zmieni swojego zdania. On nie powie, że już się rozmyśliłem. On nam to obiecał i nam to da, jeśli będziemy Jemu posłuszni. Gdy będziemy wytrwali i wytrwamy w tym biegu,
bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. I 39 werset, który mówi: lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. My się nie cofamy, nie zatrzymujemy się, my idziemy do przodu. I ostatni fragment, który chcę przeczytać, to jest z Tytusa. Drugi rozdział, od 11 do 13 wersetu. Bardzo jasno mówi o tym, jak żyć w tych czasach ostatecznych. W dwóch, trzech wersetach. Niektóre rzeczy można sobie rozwinąć, co to oznacza. Ale przeczytam te trzy wersety. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i sprawiedliwych pożądliwości, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Czyli widzimy, jak mamy żyć. Tak jak wcześniej czytaliśmy, odrzucić grzech, ciężar. Tutaj jest napisane, że wyrzec się bezbożności, światowych pożądliwości, to odrzucić, a jak żyć, aby na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyć. Przede wszystkim żyjąc, mamy oczekiwać czego? Błogosławionej nadziei, objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela, tego jak On przyjdzie.